Niedługo na kanale będzie rozdanie, także oglądajcie i subskrybujcie, bo to będzie dla subskrybentów. Z tego właśnie jubilera coś kupię, sami zobaczcie co. Witajcie kochani, przyszedł czas na rozdanie. Rozdanie otwiera się dzisiaj, a kończy się 15 czerwca. Co o rozdaniu? O rozdaniu tak. Żeby brać udział, trzeba subskrybować mój kanał, polajkować ten film i skomentować ten film, albo w ogóle pod tym filmem umieścić komentarz dotyczący mojego kanału, mojej, nie wiem, działalności na YouTube albo mojego Instagrama, który jest Katarzyna Mizera G, od mojego drugiego nazwiska G, bo Katarzyna Mizera było już wzięte. I należy po prostu, no tak jak powiedziałam, polajkować, subskrybować i skomentować ten film. 15 czerwca ja odezwę się do 15 czerwca, jak będzie 50 komentarzy, bo musi być 50 komentarzy, żeby w ogóle to rozdanie jakby miało sens. 50 komentarzy ja wydrukuję, wytnę i wylosuję zwycięzcę. Osoba wylosowana, ja się z nią skontaktuję, po prostu napiszę pod jej komentarzem: hej, zostałaś wybrana w losowaniu, wyślij na mój e-mail swój adres, wyślę ci nagrodę. Jeśli ta osoba nie odpisze w ciągu 2 dni, to wyciągnę kolejną osobę. Jeśli kolejna osoba nie napisze do mnie, to wyciągnę kolejną osobę. I to będzie w zasadzie tyle. Tak jak Wam mówiłam już w którymś wcześniejszym filmiku, a jeśli nie słyszeliście, to powtórzę. Rozdanie to jest wisiorek z tego jubilera, który jest to jubiler centralnie u nas w Teksasie. Wszystko jest zrobione w Teksasie. To jest taki bardzo uduchowiony jubiler, bo on bardzo, albo właściciel, albo nie wiem, jest tutaj mnóstwo takich odniesień do Pana Boga, do Matki Boskiej. Także wybrałam coś takiego, co na pewno polubicie i to będzie taka pamiątka dla Was ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Wejdźcie sobie w ogóle na stronę James Avery, zobaczcie sobie, co oni mają. I to w zasadzie chyba tyle. Powiedziałam wszystko, zasady powiedziałam, mieliście już wcześniej, albo będziecie mieć za chwilę zajawki, jak kupowałam ten prezent. Nie mam makijażu dzisiaj, za co przepraszam, ponieważ byłam u mojej przyjaciółki Nancy na zabiegu kosmetycznym. Przepraszam, bardzo... Nancy to jest moja przyjaciółka, ja ją wspieram, otworzyła swoje małe studio i chciałam, żeby po prostu miała ruch w interesie. To tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie i życzę Wam wygranej. To tyle. Pa, pa.